Cześć moi kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim krótkim rytualiku vlogmasowym, który Wam podaję, ale wisienka na torcie. Jak zamknąć gęby plotkarzom? Przygotujcie sobie białą świecę, zdjęcia osób, które plotkują. Jeżeli nie ściągniecie z Facebooka, możecie napisać fantom, czyli imię, nazwisko tej osoby. Imię, wiecie o kogo chodzi. Przygotujcie sobie kwasek cytrynowy i słoiczek. Bardzo prosta sprawa, zapalcie białą świecę, tak by oczyścić przestrzeń Waszego czynienia. Wrzućcie do słoiczka zdjęcia tych osób, ewentualnie te fantomy, przysypcie kwaskiem cytrynowym, a zamykając powiedzcie: zamykam na dnie czary Wasze wymysły, poczwary, a wszystko, co uczynisz mi, do Ciebie wróci razy trzy. Znikają kłopotów powody, już nic nie uczyni mi szkody. Słoiczek zakopujecie daleko od domu, tak żeby oko nie widziało i ucho nie słyszało. Koniec magii i koniec plotek. Taki super krótki, szybki, a bardzo skuteczny rytuał dla Was na sam koniec przygotowałam. Mam nadzieję, że będziecie bardzo zadowoleni. Skuteczny i rewelacji. Buziaki dla Was. Kolejne pewnie ileś małych rytualików w kolejnym vlogmasie, ale wróćcie do tych filmów z początku. Zobaczcie, co się działo. Zobaczcie, że codziennie był rytuał wieczorem. Że podałam Wam 15 przepisów na krótkie rytuały. Proste, łatwe i skuteczne. Obejrzyjcie, zostawcie łapki, zostawcie komentarze i bądźcie ze mną dalej. Nie tylko w grudniu, ale również przez cały rok. Do zobaczenia, buziaki i wesołych świąt, jeżeli byśmy się nie zobaczyli, chociaż nie sądzę.